Siemano, siemano, Mexicano TV, otwieram wam drzwi, dosłownie z otwartych drzwi, jak chcecie to zobaczcie. Dlatego, ponieważ oczywiście, słuchajcie, jak zwykle w Białymstoku, w Białymstoku jest super ekstra pogoda. Jak nie wieje, słuchajcie, to pada deszcz, a jak nie pada deszcz, to pada śnieg, a jak nie pada śnieg, to jest mróz. Także właśnie pada deszcz, dlatego w przedsionku mam ustawiony statyw i tak dalej, nie? No ale dobra. Wczoraj była przerwa, no ja też potrzebuję czasami odluzowania, nie? Właśnie bardzo super się bawiłem wczoraj, słuchajcie, sobie pochodziłem na spacerek, popiłem piwka, zrobiłem obiad, także luzy były jak nic. No dzisiaj już wracamy do roboty, bo trzeba pracować, trzeba przede wszystkim widzów szanować. O, i znowu zrymowałem. Co bym chciał powiedzieć? No oglądałem, trochę wszedłem, wczoraj się skusiłem, bo jeden widz, słuchajcie, mi powiedział, nie mogę bliżej podchodzić, bo nie będzie widać mnie. Muszę z daleka, no niestety. Jeden widz powiedział mi, że tam major prowadził live'a i tak dalej, nie? No co ja mogę powiedzieć na ten temat? Oni się kłócili, kłócić się będą i się kłócą. Tylko ja się boję, żeby kiedyś do jakiejś tragedii nie doszło, bo tam czasami w końcu jakiś kubek znowu poleci, tylko nie wiem w którą stronę, czy na lewo, czy na prawo, bo tam oni tak osiedzą, jeden tu, drugi tu, no. No, dosłownie, no. No, bo przy mnie, słuchajcie, jaka jest różnica? Przy mnie oni są dosyć grzeczni. Układni, bym tak powiedział, układni. Ale jak inne sobie, nie wiem, kto tam wczoraj był, kto to za osoba była, bo nie widziałem, nie wiem, po głosie też nie poznam, to te osoby, które ich nagrywają, robią zupełnie inaczej, bo po prostu nie mają wpływu na nich. O, tak bym powiedział. Bo mnie Major i Krzysiek, no to jakby nie było, trochę szanują. I jak ja zwrócę uwagę, to oni się zazwyczaj dostosowują się do tego. Natomiast te osoby, które nagrywają, pewnie podejrzewam, że są dużo młodsi, to po prostu nie mają wpływu na nich, nie? I to się dzieje po prostu tak, że mogą być potem, no nie, może być afera, no dlatego ta policja przyjechała ponoć wczoraj, nie? Także ja mówię, no. Tak uważam, no tak, takie, słuchajcie, takie jest moje zdanie, no. Sorry, ale ja moknę, naprawdę moknę na reszczu. Robię to dla was. No, bo ja nie lubię, słuchajcie, nagrywać w domu. Nie wiem czemu, nie lubię. Nie lubię, jak już nagrywam, to z konieczności. Ja tam deszczu się nie boję, ja mam to w nosie. Już staram się nie rugać dzisiaj. Mam to w nosie, no ale pada, naprawdę pada. I nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać, ale pada, kropi. Znaczy, no pada, no tam to nie kropi, tylko pada. A, jeszcze jedna rzecz, no. Prawdopodobnie znalazłem pierwszą dziewczynę do teledysku. Prawdopodobnie. O ile w ogóle on się odbędzie, ja i tak będę miał z nią kontakt. Pozdrawiam cię, Joanna, pozdrawiam cię. Dzięki, że się zgłosiłaś. Jakoś się dogadamy. Ja muszę tylko jeszcze to zgrać z tym chłopem z Holandii, no, bo ma przyjechać za jakieś 2-3 miesiące, no. To dobrze będzie, bo będzie lato, to przynajmniej będziesz mogła sobie tam się sobie fajnie ubrać, nie? A nie w kurtce ganiać i w czapce. No, także ja będę cały czas, zresztą ja mam cały czas z nim kontakt, także pozdrawiam ciebie. Pozdrawiam cię, Joanna, załapisz, o kogo chodzi. Inne pozdrowienia zrobiłem później. Jakie plany na dziś? Jak zwykle nie ma planów, słuchajcie, jak zwykle nie ma planów. Po prostu będzie jak, kurde, muszę się rugnąć, no. Będzie z dupy po prostu, no. Jak będę ukolona, no bo mieliśmy piłować dzisiaj, ale w taką pogodę na pewno nie będziemy piłować drzewa. Więc może będę ukolona, może nie będę. Live wara, czyli chyba będę robił jutro, bo też muszę się skontaktować z tym chłopakiem, który mi to ustawia, nie? Także prawdopodobnie jutro live'a będę robił. Także się szykujcie na 17 na jutro, no. No i cóż więcej. Pada deszcz, piękna pogoda.
kurde, żeby było, wiecie, żeby było to lato, to ja bym rozebrał się z tego wszystkiego. No. Także jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję dla Joanny. Dziękuję dla Joanny, że się zgłosiłaś. Dogadamy się jakoś, bo zrobić to musimy. Jak już powiedziałem A, to trzeba powiedzieć B. I zrobić to musimy. Jeżeli ten koleś nie będzie mógł mi tego zgrać, to będzie apel, żeby ktoś się zgłosił, kto ma o tym pojęcie jakiekolwiek, nie? Żeby zrobić ten teledysk. A ja sobie to poćwiczę i na pewno wyjdzie dobrze. Zobaczycie. Trzymajcie się. Meksikano jest? Jeden. Trzymajcie się.